Bardzo dziękuję za. Bardzo dziękuję, ja na pewno nie ja sam, za przybycie. Pan jest takim wiecznym rebeliantem, pierwszym tutaj, takim pierwszym na granicy z tej starej dobrej szkoły. To jest szczególny budynek tutaj, niby teraz Dom Kultury, ale on ma całkiem inne pochodzenie. Jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. Tutaj jest swego rodzaju naturalna granica, buduje się. Przed tym, o czym pan cały czas teraz mówił właściwie. W lutym tego roku miał taki szczególny symptomatyczny przypadek miejsce tutaj, gdyż od zeszłego roku pierwsze obozy migrantów zaczęły być otwierane, lokalizowane w Gelic i okolicach. Podniósł się dosyć duży społeczny protest, niemiecki, ale i polski, co w ogóle było okazją właściwie do reanimacji jakiejkolwiek aktywności obywatelskiej tutaj na granicy, zwłaszcza po ostatnich 10 latach rządów przeróżnych tutaj szubrawców. Pana wizyta ma dosyć szczególne znaczenie. Startował pan w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod hasłem rozpieprzę tą Unię od środka, tak? Jak daleko pan jest? Moim celem jest wykazywanie nonsensów tego wszystkiego, co idzie mi słabo, bo to są zakute łby dokładnie. Można im mówić, oni tego nawet nie rozumieją. Zresztą muszę powiedzieć, jak się zapoznałem z tłumaczeniami, to możliwe dlatego, że oni po prostu mają bardzo złe tłumaczenie, więc mogą dlatego czegoś nie rozumieć. Ale to nie o to chodzi. Oni po prostu mają wbite w głowę te wszystkie wartości, tak samo jak za komuny ludzie mieli wbite w głowę tamte wartości, prawda? I koniec. I nic ich nie przekona. Tym bardziej, że likwidacja tego ustroju oznaczałaby likwidację Parlamentu Europejskiego, a zatem idą ogromne pieniądze, które europosłowie tam dostają, ze mną zresztą włącznie. Także oni są przekupieni niejako przez ten ustrój. Co ja robię? To ja poza tym przekonywaniem robię jedną rzecz, mianowicie każde swoje przemówienie kończę słowami, a poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Muszę nadwątlać ich przekonanie, że to jest niezniszczalna wadze, bo oni, tak samo jak Adolf Hitler założył tysiącletnią Rzeszę, która potrwała, nie pamiętam, 9 lat czy ileś, prawda? Tak samo oni założyli wiecznotrwałą Unię Europejską, która też potrwa tam ileś lat i się niedługo rozleci. To wcale nie przez Brexit. Tylko rozleci się po prostu bankrutuje, tak jak Związek Sowiecki zbankrutował po prostu niezwyczajnie, tak samo Unia zbankrutuje. Wszystkie kraje Unii są bankrutami, Unia jako taka jest już też zadłużona na 40 miliardów, chyba coś koło tego i to wszystko zbankrutuje po prostu niezwyczajnie. Tylko czekać. Tylko trzeba w nich nadwątlać to przekonanie i tyle. No nic więcej nie mogę zrobić, no co, bomby nie będę podkładał. Nie? Szanowni, nie ma chętnych naprawdę. Może drugą część mojego pytania, bo nie tam jest pan, dobra. Tam jest pan. Kto według pana byłby lepszym prezydentem? Hillary Clinton czy Donald Trump? To niestety wymaga pewnie obszerniejszej odpowiedzi, bo z mojego punktu widzenia oczywiście lepszy byłby pan Donald Trump w sposób zasadniczy, bo rządy pani Clintonowej oznaczają trzecią wojnę światową i dlatego trzeba Polonia w USA powinna głosować za pana Trump. Zresztą i tak to robi, więc to jest inna para kaloszy, tam nikt nie głosuje na Clintonową. Natomiast ludzie nie głosują nie dlatego na pana Trumpa, że go lubią, tylko dlatego, że nie lubią Clintonowej i odwrotnie. Ludzie głosują na panią Clintonową tylko dlatego, że pan Trump budzi zdecydowaną niechęć u sporej części Amerykanów. Pan Trump jest mało przewidywalny. Najprawdopodobniej będzie tam robił swoją prywatną kopalnię pieniędzy, prawda, w odróżnieniu od tego, co było dawniej. Natomiast pani Clintonowa to jest wojna światowa. I teraz krótkie uzasadnienie, dlaczego tak jest. Otóż w obozie pani Clintonowej są ludzie, którzy chcą tej wojny z różnych powodów. Oczywiście takie banalne, że generałowie chcą sobie powalczyć, prawda? Takie banalne, właśnie trzech generałów amerykańskich oświadczyło, że wojna z Rosją będzie krótka, zajmie kilka dni, prawda, i łatwa. Oczywiście mówimy o wojnie atomowej, bo nikt nie mówi o innej wojnie. Wojna będzie atomowa. Ona nadciąga w tej chwili. Widzimy chyba, co się dzieje, prawda? Pan Putin już kazał wrócić rodzinom dyplomatów do kraju, nie tylko dyplomatów, wszystkich urzędników wrócić do kraju. Mer Petersburga prosi o robienie zapasów żywności. Niemcy
nakazała obywatelom zrobienie 10-dniowych zapasów żywności. Premier Słowacji oświadcza, że wojna nastąpi w ciągu miesiąca. Prawda? Armia rosyjska się rozśrodkowuje, żeby nie ulec zniszczeniu od jednego ataku, prawda, atomowego, się rozprasza. Chiny ogłosiły sojusz wojskowy z Rosją i będą jej broniły. Iran szykuje się do wojny, prawda? W Syrii sytuacja jest coraz bardziej napięta. Ale dlaczego? Otóż poza tymi generałami oraz kompleksem zbrojeniowym, który wierząc generałom sobie liczy, że wystrzelają te 8 tysięcy rakiet nuklearnych, trzeba będzie robić zapas nowych 8 tysięcy, prawda? Więc będzie zarobek. Będzie zarobek. Oprócz tego istnieją dwa zasadnicze powody do wojny, specyficzne dla pani Clintonowej. Otóż jedno to jest lobby izraelskie. Pani Clintonowa jest popierana przez lobby izraelskie, takie, nie takie jak ten Sanders, czyli Żydokomunę, tylko przez takich poważnych Żydów z biznesu, którzy to ludzie mają pewien interes, mianowicie popierają Izrael i chcą, żeby zniszczyć Iran, sojusznika, bo Iran, który niedługo dostanie broń jądrową, może zagrozić Izraelowi, rakiety ma i broń jądrową w najbliższych miesiącach też przypuszczalnie będzie miał. Więc to jest jeden powód, ale jest znacznie poważniejszy powód i to wysuwają tak zwani neokonserwatyści. Neokonserwatyści to jest grupa dawnych lewicowców, która zmądrzała, przeszła na prawicę, gdzie była przyjęta tak wątpliwie i w tych wyborach nie popierają pana Trumpa, tylko popierają panią Clintonową. To są Żydzi z reguły, bardzo inteligentni ludzie i oni rozumują w następujący sposób. Stany Zjednoczone mają w tej chwili najsilniejszą na świecie armię, ale jej siła względna maleje. Jeszcze 5 lat temu Instytut Studiów Strategicznych oceniał, że armia amerykańska może walczyć naraz z 38 armiami świata najsilniejszymi, w tej chwili już tylko z 16. Siła względna spada. Dlaczego? Ameryka jest zadłużona potwornie i już nie stać jej na takie tempo zbrojeń, jakie było. Natomiast Rosja, Chiny i Iran rosną w siłę i za kilka czy kilkanaście lat siła tych trzech państw będzie większa niż Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli robić wojnę o prymat, to trzeba robić ją teraz. I ci ludzie prą do wojny, prowokują, czy to będzie Ukraina, czy Syria, czy cokolwiek, żeby zrobić wojnę, żeby zniszczyć Rosję i Chiny, zanim staną się silniejsze od Stanów Zjednoczonych. I to jest niesłychanie niebezpieczne. Pan Trump nie ma z tymi ludźmi nic wspólnego. Pan Trump nawet NATO chce rozmontowywać, bo właśnie po co mamy bronić Europy, skoro sama się nie chce bronić. Zresztą ma rację, przecież nic nam nie grozi ze strony Rosji. To są absolutne bzdury tam kompletne, co nam wciskają. Także Ukraina oczywiście ma tam problemy, ale Ukraina na to nie należy, nie? Więc to nie są nasze problemy. Także to jest to zagrożenie i dlatego się boję pani Clintonowej. Z punktu, gdy był Amerykaninem, to bym się zastanawiał. Bo wiecie państwo, jaka byłaby wojna nuklearna? Wojna nuklearna to jest leci 8 tysięcy, Rosjanie mają więcej głowic nuklearnych, ale słabszych i źle gorzej sterowanych. 11 tysięcy głowic nuklearnych leci na Rosję, Chiny i tam Iran. Prawda? To jest bardzo dużo. To nie oznacza klęski śmierci całego świata. Absolutnie nieprawda. Natomiast oznacza zniszczenie, praktyczne zniszczenie Rosji. Zginie 80% Rosjan, czy ileś tam, trudno powiedzieć inne. Natomiast no, zginie również 1/3 Amerykanów, ale Ameryka będzie najpotężniejszym państwem świata wtedy. Więc czy to jest źle dla Ameryki? No, życie ludzkie nie jest najwyższą wartością, więc być może warto dla zwycięstwa Stanów, żeby poświęcić 1/3 Amerykanów. I teraz jeszcze jedna uwaga taka. Niesłychanie ważną rolę odgrywa nasza baza w Redzikowie i druga baza budowana na Łotwie. To są części tzw. tarczy nuklearnej. Państwo wymawiają, że one są budowane przeciwko rakietom irańskim. No to tylko kompletny idiota wychowany w państwowej szkole może w coś takiego uwierzyć. Prawda? Te rakiety są. Jaka jest rola tych baz? Które są budowane dopiero. Otóż do tej pory była równowaga nuklearna.
Powiedz, mamy pokój od 60 lat, właściwie od 50 lat powiedzmy sobie. Mamy pokój, ponieważ obie strony się boją. Każdy wie, że jak Amerykanie wyślą rakiety nuklearne na Rosję, to ci odpowiedzą rakietami nuklearnymi na Stany, w wyniku czego nastąpi obopólne, solidne zniszczenie. I odwrotnie. I odwrotnie. Dlatego trwa pokój. Natomiast tarcza nuklearna, tarcza przygotowa oznacza, że Stany Zjednoczone będą mogły wykryć startujące rakiety rosyjskie bardzo wcześnie, co umożliwi zniszczenie ich, zanim wylecą w górę, zanim tam się podzielą na, bo one tam lecą w kosmos prawie, one tam się dzielą na mniejsze, tam dopiero spada zniszczenie wcześniej. I w tym momencie Amerykanie będą mogli uderzyć na Rosję, zniszczyć Rosję, nie bojąc się poważniejszych zniszczeń, bo większość rakiet, jakaś, generałowie myślą, że wszystkie tam zniszczą, no to oczywiście nie zniszczą wszystkich, ale zniszczą większą ich część i staty amerykańskie będą znacznie mniejsze niż rosyjskie. Więc te bazy w Redzikowie i na Łotwie zaburzają równowagę nuklearną i pan Putin no, bardzo słusznie się ich obawia. Dobra. Ja tam pan był pierwszy. Tutaj jeszcze kolega, dopiero potem ewentualnie. Przedstawił pan diagnozę zepsucia europejskiego i naszych elit partyjnych, nazwijmy to żydokomuny wywodzącej się z Magdalenki. Tylko teraz by interesowało, jakie mamy na to lekarstwo, co możemy zrobić, ażeby tą sytuację by na niej uzdrowić i czy też nie jest to jakimś krokiem prowadzone rozmowy z Kukiz 15 w zakresie wspólnej koalicji i startu w najbliższych wyborach samorządowych chociażby. W wyborach samorządowych jesteśmy praktycznie na siebie skazani, ponieważ w wyborach wojewódzkich, żeby wejść do nich, to trzeba mieć co najmniej tam 10-11%, w niektórych sejmikach nawet więcej. No i to właśnie jest mniej więcej tyle, co wynosi suma w sondażach Kukiza plus panu Wolności, teraz jest miło nazwana Wolność. I proszę Państwa, jesteśmy skazani, zresztą prowadzimy bardzo przyjazne rozmowy, nie tam od drobnych tam oczywiście utarczek, bo walczymy częściowo na sam elektorat, więc to powoduje groźne utarczki, ale doskonale obie strony wiedzą, że nie mają wyjścia. Bez tego start w wyborach samorządowych jest zupełnym bezsensem praktycznie, bo co możemy zrobić? No. Pogadać się w telewizji tylko, prawda? Zdobyć 6-7%, prawda? 8%, okej, dobrze, niech będzie. No 9%, no i co z tego? Też nie wejdziemy z żadnego sejmiku. Także to jest to. Oczywiście od wyborów samorządowych nic nie zależy w państwie. No. Samorządy nie mogą nic zrobić, mogą co najwyżej zmniejszać swoje zadłużenie, prawda? I to jest wszystko, co mogą zrobić. Bo chciałem zauważyć, że poza zadłużeniem państw w Europie, na przykład nasze samorządy są też pozadłużane na ogromne sumy. O czym się nie mówi, nikt tego jakoś nie podsumował tak, ale na przykład takie badania robione przez Unię Europejską, zresztą opłacone przez Unię Europejską, z których wynika, że żadna gmina, na przykład na Podlasiu, gdzie były robione, żadna gmina nie zmniejszyła zadłużenia przez 10 lat. Wszystkie zwiększają nieustannie zadłużenie. Czyli sytuacja jest smutna pod tym względem. Smutna pod tym względem. Jest to naruszenie podstawowej zasady polskiej. Pamiętaj rozchodzie, że jest przychodem w zgodzie, prawda? Bo się namawia. Na przykład pamiętam prezydenta Tarnowa, który ochrzaniał prezydenta Rzeszowa albo odwrotnie, że ten nie chce się zadłużać. Jak to? Dają pożyczki, trzeba brać. Prawda? No to i to otwarcie mówią, że trzeba się zadłużać. Otóż, no. Nie ma tutaj umiarkowania. Ludzie myślą, że te pożyczki to dzieci spłacą i wnuki, ale przecież my, od razu powiedzmy sobie jasno, my nie jesteśmy partią demokratyczną, my nienawidzimy demokracji, przynajmniej ja nienawidzę demokracji, niektórzy u nas ludzie, no republikę jesteśmy w stanie tolerować, ale demokracji oczywiście nie. I proszę zrozumieć, różnica. My mówimy o narodzie. Nie jestem partią narodu nacjonalistyczną, ale mówimy nie o społeczeństwie, tylko o narodzie. Co to jest społeczeństwo? To
ludzie, którzy dzisiaj tu żyją w Polsce. To społeczeństwo głosuje, w głosowaniu coś tam robi, to jest społeczeństwo. My mówimy o narodzie. Naród to nasi przodkowie, nasi pradziadowie, dziadowie, ojcowie, prawda? My, nasze wnuki, prawnuki i tak dalej. I my mówimy w imieniu narodu. Mamy odziedziczone w naszych przodkach nasze zasady pewne i mówimy o interesie naszych dzieci. Jakie mamy prawo ogłosić, że pożyczymy jeszcze 100 miliardów, przepijemy, prawda, przehulamy, a niech dzieci i wnuki płacą. Mamy prawo? Nie mamy prawa. Te dzieci i wnuki nie są w Sejmie, nie mogą głosować. I my, prawica, mówimy w imieniu narodu. Jeżeli dzisiejsze społeczeństwo oszaleje i będzie chciało się jeszcze zadłużać, to powiemy nie i wytoczymy armaty na ulicę. Bo my mówimy w imieniu narodu, a nie dzisiejszego społeczeństwa. Musimy mówić o interesie również naszych dzieci i wnuków. I prawnuków też. Dlatego też nie wolno patrzeć na to, co sobie ludzie w większości myślą. Tym bardziej, że jak wiadomo, większość jest głupia, więc nie ma tam się czym przejmować. Musimy myśleć o pewnych zasadach. O tych europejskich, polskich zasadach, o których mówiłem. Dziękuję. Dzień dobry, panie prezesie. Na ekrany polskich kin niedawno wszedł film upamiętniający ludobójstwo ukraińskich nacjonalistów na polskich kresowiakach, mieszkańców Wołynia i sąsiednich województw. I z tego właśnie wynika moje pytanie. Jaka powinna być prowadzona polityka historyczna Polaków w stosunku do Ukraińców, a także do całych Kresów, no, które trzeba szczerze powiedzieć, że do niedawnego okresu były raczej wyjątkowo zapomnianym tematem. Dziękuję. Ponieważ głosuje w wyborach dzisiejsze społeczeństwo, no to takie ważne są te sentymenty. Ja jestem zimnym, cynicznym draniem, nie kieruję się w ogóle żadnymi sentymentami, ani resentymentami, kieruję się interesem mojego narodu. I w związku z tym patrzę na Ukrainę trochę inaczej. Nie jako na morderców z Wołynia, bo tamci już nie żyją na ogół. A czy jest niebezpieczne oczywiście, że oni są w tej chwili fetowani przez niektórych ludzi, prawda? Ale patrzę na coś innego. Ci ludzie wysuwają w celach wyborczych nie tylko żądania zwrotu Bieszczad, Przemyśla, Zasania, prawda, całego Chełmszczyzny i tak dalej. Ale co gorsza, ci ludzie są agentami niemieckimi. Większość tych ludzi była wychowana w Niemczech i Niemcy są drugim państwem, które mają do nas roszczenia terytorialne. Jesteśmy na granicy niemieckiej dokładnie. Chciałbym przypomnieć, że dwa państwa, znaczy dwie pary państw nie mają traktatu pokojowego. Polska nie ma traktatu pokojowego z Niemcami i Japonia z Rosją, dlatego że Japonia nie uznaje zaborów Kuryli, a RFN nie uznaje zaboru ziem zachodnich. Technicznie jesteśmy państwo w stanie wojny z Niemcami w dalszym ciągu. Jest tylko podpisane zawieszenie broni w Poczdamie. Jesteśmy formalnie w stanie wojny. Jest traktat graniczny, w którym Niemcy uznają, że te ziemie są pod polską administracją. Tak, ale powtarzam, to jest tylko traktat graniczny. A to nie jest traktat pokojowy. I w każdej chwili ktoś w Niemczech, w stosownej oczywiście chwili, bo to jest poważny naród ci Niemcy, zgłosi do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, że ten traktat graniczny jest sprzeczny z konstytucją niemiecką i oczywiście Trybunał to uzna. Także z tym się musimy liczyć. I w tym momencie Polska znajduje się między wrogą nam Ukrainą i wrogimi nam Niemcami. Na razie nic się nie dzieje. Na razie RFN nie jest państwem nieprzyjaznym. Ale Republika Weimarska też nie była nieprzyjazna, aż potem się zamieniła w trzecią Rzeszę. Teraz też nie wiemy, kiedy wygrają nacjonaliści i RFN zmieni się w czwartą Rzeszę, prawda? Coś takiego. I w tym momencie znajdujemy się między Niemcami a Ukrainą. I to jest tragiczne i z tego powodu, i tylko z tego powodu patrzę sympatią na Rosję, ponieważ w momencie, kiedy istnieje spór między Rosją a Ukrainą, to Ukraina musi 4/5 swoich wojsk trzymać tam w okolicach Donbasu, prawda? I to z mojego punktu widzenia jest bardzo korzystne. Ja jestem zimnym, cynicznym draniem, jak powiedziałem. Państwa nie mają przyjaźni, tylko interesy. Jeżeli Rosjanie się biją z Ukraińcami, to jest to bardzo dobrze dla Polski, prawda? Niech się tłuką.
ja bym bardzo chciał, żeby Ukraińcy nienawidzili Rosjan wzajemnością. Niestety tak nie jest. Ku mojemu szokowi, po roku, czy po dwóch właściwie latach od zajęcia Krymu, od wybuchu wojny w Donbasie, według Instytutu Rezankowa liczba Ukraińców, którzy nie lubią, nie nienawidzą, tylko nie lubią Rosji, wzrosła z 19 do 25%. Czyli 75% Ukraińców deklaruje, wcale nie deklaruje, że nie lubi Rosji, tylko lubią Rosję. To jest niepokojące dla nas. Bo proszę Państwa, ja bardzo lubię Rosję, ale tym bardziej lubię Rosję, im dalej jest od Polski. Więc istnienie niepodległej Ukrainy jest bardzo dla nas korzystne. Czy z Krymem, czy z Donbasem, to nie ma dla nas najmniejszego znaczenia. Prawda? Natomiast istnienie niepodległej Ukrainy jest dla nas bardzo istotne. I Rosja jest teraz naszym sojusznikiem, ale jeżeli by Rosja połknęła Ukrainę, to w tym momencie Rosja przestaje być naszym sojusznikiem. Prawda? I dlatego trzeba z miłości do Rosji będę zapobiegał połknięciu Ukrainy przez Rosję. Także to trzeba pamiętać. Bardzo ważna jest niepodległość Ukrainy, Białorusi, Litwy, żeby nas dzieliły tutaj od Rosji. No, niezależnie od tego, niech Ukrainą rządzą nadbanderowcy. Nieważne, byle nie lubili Rosjan. To już nam wystarczy. Ostatnie pytanie teraz. Tam był pierwszy. To, co pan przed chwilką powiedział, władze Berlina nakazały zapasy sobie składować. Mer Sankt Petersburga także. Putin zalecił wracać swoim obywatelom do kraju. Chciałem się zapytać, jaki ma to związek z Syrią, z sytuacją, która obecnie się dzieje w Aleppo, gdzie miasto jest każdego dnia bombardowane oficjalnie stacjonującymi wojskami z Rosji. No i dzisiaj także jest spotkanie w Szwajcarii w sprawie właśnie Syrii przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jak pan przewiduje rozwój tej sytuacji tam w Syrii? Byłem w Syrii, w Damaszku, w sytuacji, w której po drugiej stronie ulicy niż mój hotel były koszary, które zostały zniszczone w wybuchu rakiety rebeliantów, amerykańskiej rakiety. Worki z piaskiem, które broniły ulic. Samochody wszystkie parkowały tylko w strefie kontrolowanej przez rząd, bo reszta miasta w nocy była w rękach popieranych przez Amerykanów bandytów. To był Zjednoczonej Armii Syrii. No i to, co się dzieje obecnie, że na całym świecie były takie protesty przeciwko tym Aleppo, przeciwko temu, co jest rozwiązaniem w Aleppo. Ja zawsze wiem z doświadczenia, że jak komuniści gdzieś dostawali w dupę, to robili demonstracje na całym świecie, komuniści, prawda, że trzeba bronić tam nieszczęsnego. To wynika, że demokratyczna armia Syrii dostaje w dupę w Aleppo, jak teraz trzeba ich bronić i dostaje rzeczywiście. Udało się wyzwolić większość Aleppo. Nawiasem mówiąc, Państwo nie znacie sytuacji w Aleppo. Tam rzeczywiście 1/4 jest w ogniu, zburzone, pokazują te zdjęcia, ale połowa Aleppo, no, działają normalnie uniwersytety, działają normalnie szkoły, działają sklepy, no, to tylko ta północno-zachodnia część Aleppo jest w tej chwili w takim stanie, w jakim Państwo widzicie na zdjęciach telewizyjnych, etc. Są tam ludzie bombardowani. Oczywiście armia syryjska domaga się poddania tych powstańców, co by skończyło oczywiście gehennę mieszkańców tej części Aleppo, no ale tamci są finansowani przez Amerykanów i ich mocodawcy zakazują im poddania się, więc dalej się bronią. Jednocześnie no, wreszcie Amerykanie przestali finansować ISIS, bo to przecież Amerykanie finansowali kalifat kupując od nich broń, kupując od nich naftę. No, również 90% dostaw broni, które trafiały do demokratycznej armii Syrii, po dwóch dniach już były w rękach kalifatu, więc być może bez wiedzy Amerykanów, nie wiem. Nie wiem, w każdym razie oni de facto uzbrajali również, nie tylko dawali pieniądze, ale uzbrajali również ISIS. No teraz to się trochę skończyło.
opinia amerykańska jest lepiej poinformowana o Syrii niż państwo jesteście poinformowani, bo jednak tam jest trochę wolnych mediów, a u nas wszystkie media są reżimowe i wygadują głupoty na temat tego, co się tam dzieje. Ja sugerowałem w Unii Europejskiej, tam była delegacja Kurdów, sugerowałem im, żeby zawarli sojusz z Asadem. Oni mi odpowiedzieli, że skąd tym mordercą i tak dalej. Jak przyjechali potem po kilku miesiącach, zaczęli mówić, że to rzeczywiście był dobry pomysł, a zaś już jest za późno w tej chwili. Asad jest tak silny, że nie musi już zawierać z nimi porozumienia. Stracili swoją okazję Kurdowie, moim zdaniem. Mogli wtedy wytargować autonomię spokojnie od Asada. Teraz nie wiem, jak tam będzie. Jakie będą wyniki tych rozmów, no trudno powiedzieć. Sytuacja w Syrii się zmienia z dnia na dzień, można powiedzieć. Czynnikiem, który destabilizuje Syrię, jest Turcja, która jest wrogiem prezydenta Asada, ale jednocześnie jest wrogiem Kurdów, a Kurdowie są jednocześnie wrogiem Asada, więc sytuacja jest strasznie skomplikowana, prawda? Wszyscy są wszystkich wrogami, właśnie na przykład tam działa Al-Kaida, ale Al-Kaida jest wrogiem kalifatu. Al-Kaida by ISIS utopiła w łyżce wody, więc tam wszyscy do wszystkich strzelają, a przecież jeszcze istnieją. Przecież tego, jak zginął ten pilot rosyjski, prawda? Ten dwóch się katapultowało, jeden zginął. Ale zabili go ludzie, o czym nie wiedział. Istnieją jeszcze turkmeńskie siły zbrojne, które też o coś tam walczą w tej Syrii. Także wszyscy się tłuką z wszystkimi i właściwie nie bardzo wiadomo, co z tego wszystkiego wyjdzie. Turcja raz się opowiada po stronie Rosjan, raz po stronie Amerykanów, prawda? Zawsze przeciwko Kurdom. Jest to sytuacja tragiczna. Jest to tragiczna sytuacja i jedynym wyjściem, i to Rosjanie mają rację, jedynym wyjściem, żeby Asad wrócił do władzy, bo przecież zwrócić uwagę, że na przykład w Iraku obalono tego Husajna i w efekcie zginęło 300 tysięcy ludzi, prawda? W wyniku wzajemnych walk plemiennych między sunnitami, szyitami, Kurdami, prawda, się tłukli. Obalono Kaddafiego w Syrii, efekt 200 tysięcy zabitych, walki trwają do tej pory i będą trwały, cholera wie, jak długo, prawda. Także niestety dyktatura jest lepszym rozwiązaniem niż demokracja i Amerykanie, no już pomijając wszystko inne, mają chyzia na punkcie prowadzenia wszędzie demokracji. Nawet na Księżycu by demokrację zrobili, gdyby mogli. Więc no, efekt tego jest dosyć koszmarny, ten tam się dzieje. I to samo tyczy Syrii oczywiście. Tak nawiasem, jak państwo może nie wiecie, ale wykryto ulotki wzywające na Majdanie ukraińskim, wzywające do walki z reżimem, jak to się nazywa, tamten prezydent, już nawet zapomniałem w tej chwili, tchórz, który uciekł zresztą, prawda, z Ukrainy. Tak. I proszę Państwa, to były ulotki dokładnie takie same, jak ulotki rozdawane na placu Al-Tikrit w Kairze. Dokładnie takie same, tylko język zmieniony, ale rysunki, wszystko dokładnie takie same. To wszystko robota amerykańska, bo musicie Państwo wiedzieć jedną rzecz, że w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było przewrotu wojskowego. A to z tego powodu, że jest to jedyny kraj na świecie, który nie ma ambasady USA.